Kamil Bazelak, tuż po walce z Józefem Warchołem. Kamil, jesteś troszeczkę rozbity, ale nie wyglądasz na załamanego tą przegraną. Tak jak powiedziałeś, spotkałeś się ze swoim idolem. To chyba było trudne spotkanie, co? To było trudne spotkanie. No, walczyłem nie z chłopakiem z pierwszej łapanki, tylko z byłym mistrzem świata, wielokrotnym mistrzem Polski w kickboxingu i w karate. No, moim idolem również. Była to ciężka walka. Zresztą miałem krótki okres przygotowania tej walki, bo wiem, byłem na czasach w Egipcie. Sam robiłem, biegałem, tylko chodziłem na siłownię. Tutaj raptem na naszych treningach na sali specjalistycznych, reszta to było bieganie. Także zabrakło mi kondycji w tej walce. Zabrakło mi kondycji. Cofnijmy się właśnie do początku tej walki, bo na początku wydawało się, że masz przewagę tych ciężkich ciosów. Kilka razy mocno trafiłeś Józka i wydawało się, że może pójść na deski, tak? Później zepchnąłeś go też do siatki. Kiedy powiedzmy te jego ciosy zaczęły robić wrażenie na tobie, że zacząłeś się cofać i po prostu w którymś momencie on już trafił, tak? Znaczy, pamiętam, że od początku czułem jego ciosy. Jego ciosy ważą. To nie jest łomot, nie jest facet, nie jest pierwszej łapanki. Mm-hmm. Jego ciosy ważą, są silne. Kiedy ta walka przykryła się moim korzyść, w momencie, kiedy czułem, że mi brakuje tlenu. Zatkało mi po prostu, wiedziałem, że wydolnościowa jest tragedia. Zacząłem coraz słabiej bić, coraz wolniej bić. Nie miałem siły, żeby go przewrócić przy siatce. Także wiedziałem, że się dobrze broni, także nawet nie próbowałem podejmować jakiegoś wysiłku siłowego, żeby nie paść. Powiem tak, tlenowo był 100% lepiej przygotowany niż ja do tej walki. Ja myślę, że w rewanżu będę miał czas na to, żeby przygotować się odpowiednio i zaprezentować się inaczej. Myślisz, że będzie rewanż? Co, chciałbyś taki rewanż? Ma być rewanż, z tego co mówi Mirek Okiński, tylko że Jacek Parzęski mówił o listopadzie, Mirek mówił o 2014 roku, także nie znam daty do rewanżu. Natomiast na pewno chcę z nim wyjść do walki rewanżowej i spróbować jeszcze raz. Z tym, że teraz z innym okresem przygotowania tę walkę wziąłem przed wyjazdem do Egiptu 8 sierpnia, także to był naprawdę zbyt krótki okres czasu. Powiedz, co ci ta walka dała dzisiaj? Czy w jakiś sposób pokazała ci, że musisz pracować właśnie nad kondycją, nad innymi elementami, które mogłyby zadecydować o wygranej twojej? Przede wszystkim nad kondycją. To jest właśnie moja pięta achillesowa, tak jak mi się wydaje. No co, miałem kondycję na 3 minuty walki, tak realnie patrząc. Także kondycję muszę poprawić zdecydowanie. No, szybkość wydaje mi się, że jest ok. Ta precyzja słów też nie jest zła. Natomiast no, właśnie wytrzymałość to jest moja pięta achillesowa. Kamil, no cóż, gratulujemy dobrego występu, jeśli chodzi o, powiedzmy, widowisko. No, nie udało ci się wygrać. To się zdarza, to jest sport. Józek naprawdę jest wielkim czempionem, mimo wieku. Niech ludzie nie patrzą na metrykę, niech portale go nie obrażają, że jest emerytem, bo nie jest emerytem. To jest facet, naprawdę, który jest w doskonałej formie fizycznej. To było widać. Ma naprawdę walnięcie takie, że nie jeden młody zawodnik, który walczy w wadze ciężkiej, chciałbym się takie uderzenia. Kamil, niezałamany, nie. Pokonany, ale... Tak jak ale pełen szacunku dla Józefa i cieszę się, że ta walka się odbyła, że wiadomo, jakbym się z nim spotkał w jego młodszych latach, to by mnie zabił w ringu, to w ogóle nie byłoby rozmowy. Dzisiaj jest trochę inny Józek, ale jest nadal Józek jest mistrzem i jest najlepszy. Kamil Bazelak dla portalu Fight Sport. Dziękujemy. Dziękuję. I do zobaczenia.